Jeżeli chodzi o busa komunikacji, bezpłatnej komunikacji miejskiej, no to niestety rozszerzenie jego linii nie wchodzi w grę o, no dlatego, że wtedy czas kursowania takiego przejazdu będzie już tak długi. Oczywiście można, ale to jest dwa razy większy koszt niż jest. Można, tylko na tym nie korzystamy, skoro też jesteśmy mieszkańcami miasta. Jasne, tylko to jest pytanie, pani radna, jaki koszt chcemy ponosić funkcjonowania tej komunikacji? Tak, ale nadal będzie to wymagało, no nie skarpa, bo całe miasto z tego korzysta. No nie głównie skarpa, bo korzysta Kopernika, skarpa, Aleja Wolności. Po prostu mamy daleko, wszędzie, do szkół, do przewodni. Ja to rozumiem, tylko pytanie, skąd wziąć pieniądze? Dziękuję, że ktoś poprosił o zostać. A nawet powiedział. Ale teraz podejrzewam, że Stanisław jest wyciszony. Stanisław jest wyciszony, bo w komunikacji do Stanisława pędzie. Tylko że trzeba się o nią ożywić. Zaskawia.